czyżby to będzie nasz kot? Od razu przestał płakać. Potem ci to wynagrodzimy. No wszystko jest okej. Zostaliśmy rodzicami z Kaśką. Troszkę się zagolopowałem. Prawie ją zamordowałam. O, takie coś bym chciał. Tak jak czułem, oszukało mnie. Tutaj znajduje się jeden dzień najmu koparki. Teraz będzie po prostu magia. Myślę, teraz kalkuluję w głowie. Majo. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Od kilku dni planuję nagrać taki film, takiego vloga, normalny dzień naszego życia na wsi. Ale od kilku dni nie ma normalnych dni. Każdy dzień jest inny, pełen wrażeń, pełen przeróżnych, niepowtarzających się czynności, ponieważ zostaliśmy rodzicami. Kilka dni temu nasza rodzina się niespodziewanie powiększyła. Poza mną i Kasią jest jeszcze ta oto wspaniała boska istota, która się teraz chce bawić. Chodź się przywitaj z kamerą, z widzami. To jest kotka Ari, która dołączyła do naszego grona w niecodziennych okolicznościach. Totalnie tego nie planowaliśmy, ale może ja wam to pokażę, bo nagrywałem trochę telefonem tamtego dnia, kiedy ją spotkaliśmy i poznaliśmy. Czyżby to będzie nasz kot, który nas znalazł? No co, malutku? Boisz się trochę, co? No co? To chcesz czy nie chcesz? Ojejku, jaki biedny, wystraszony. Od kilku dni gadamy na temat posiadania kota albo psa. I już decyzje zapadły, ale chcemy najpierw minet sprowadzić i tak dalej naszego kota z Algarve. I poszliśmy teraz na spacer z Kasią. I nagle z krzaków wyskakuje takie coś. No chodź, zaskoczę nad tobą moją matczyną miłość. Jezu, ty jesteś kotem z lasu. Poszedł za Kasią. Woła swoją mamusię. Biegnie za nami. Dobra, zapadła decyzja, że zabieramy. Co tu robisz zupełnie sam? Czeka na nas. Jezu, jak ty się będziesz nazywał? Dotknął mnie. Chodź, idziemy, zabierzemy cię do raju. Do raju, dokładnie, kocie, żebyś ty wiedział, co ci chce. Czeka ci już. Ale się boisz, ale chcesz. On jest głodny, on się już przewraca po prostu z głodu. Ale że on jest piękny. Jak go tylko wziąłem na ręce, od razu przestał płakać i zawodzić. Nie wiem, czy ze strachu. Nie wyrywa się. Jaka kuleczka. Matuch, no. Wypuściłem go. Przyjechaliśmy na zakupy. Ja zostałem w środku. I zaczął trochę miauczać, bo miał kiwać. Gdzieś mi się tam schował. Boże, znalazł sobie miejsce pod siedzeniem. To jest taka szuflada. Pod siedzeniem, gdzie trzymam paski. I tak, masz. No, musiał być głodny. Dawno nie jadł. Pomalutku, nikt ci tego nie zabierze. Ja ci na pewno tego nie zjem. Kot pojadł i teraz idzie do swojej skrytki. Kocie, to jest kamera, która będzie ci towarzyszyć przez najbliższe kilka lat twojego życia. Kotek se znalazł bezpieczne miejsce za oponą. No i dobra. Jeżeli się czujesz tutaj bezpiecznie, to my, jako odpowiedzialni rodzice, pozwalamy ci na to, żebyś tutaj został. Podczas jazdy tylko będziesz musiał siedzieć w środku. Ciekawi go kamper. Bawi się trawą, tam go trawa zaskutała i się bawił. To niech się bawi. Zostaliśmy rodzicami z Kaśką. Dzisiaj jest dzień ojca w ogóle. Wy oglądacie to z dużym opóźnieniem. Przez to, że nakręciliśmy trochę vlogów do przodu. Teraz będziemy musieli złożyć wniosek o 500+.
na kota. Mam nadzieję, że jest takie coś. Wcale zobaczycie czegoś, coś więcej. Może coś poza kotem, no wątpię, chyba nie. Na pewno nie. Już na tym, zmieniamy nazwę kanału. Na tym kanale już nie będzie nic innego. Jezu, myję się. Jak się czujesz? Suma, super. Musia. Strasznie się cieszę, przepiękny jest ten kot. Dzwonię do mojej mamy, jeżeli powiedzie, że została babcią. Halo, halo? No cześć, witam. Dzwonię do ciebie, mam bardzo dobrą wiadomość. Zostałem tatą dzisiaj z Kasią, kocim tatą. Znaleźliśmy kota w krzakach. No super, ale taki mały jakiś... Taki duży... malutki, malusieńki, po prostu taki malutki. No i już jest u nas w domu. Znaczy no, już na kamperze, właśnie śpi na oponie teraz. I blisko mnie się trzyma. I to na takim odludziu jakimś? Na tak, odludziu? Żadnych domów nie było w okolicy pola kukurydzy. Więc albo go ktoś tam wyrzucił. No tak, ewidentnie. Jak i Kaśka mówi, kurczę, jeszcze dzisiaj dzień ojca jest i zostajesz tatą. A ty zostałaś babcią. Może nazwiemy księżniczkę. Jedziemy teraz do weterynarza, żeby weterynarz zobaczył na kotka i sprawdził, co tam z kotkiem, czy wszystko w porządku. Kotku, no nie denerwuj się. Tak musi być, no po prostu na czas transportu kot musi być w takim boksie. Też bym nie był zadowolony. No ale próbuję się uwolnić. No musisz tu być, takie są po prostu zasady. Potem ci to wynagrodzimy. We found this cat 2 days ago in Santare, in the bush, it was abandoned. Yeah. And she eats? Mm-hmm. She eats, her, yes. We bought her like sachet, and she eats. Jesteśmy nadal, pani weterynarz tłumaczyła nam, ile dawać jedzenia. Dobrze, że nam wytłumaczyła, bo przynajmniej usłyszałem, ile dawać. I ja mówię do tej pani, to co, tak z pół saszetki i dawać? A pani mówi, na ile? Ja mówię, no, co pół dnia? No winie, no co ty, 1/4 na cały dzień. She's about 2 months. 2 months, I see. Teraz ucieka. Zasnął, w ogóle śpi. Jadę teraz zobaczyć, czy uda mi się wynająć koparkę. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. O, takie coś bym chciał. Taką kopareczkę. Ciekawe, czy mi to wynajmą. Taka kopareczka z łopatą, z 3 różnymi. No i spoko. Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajna zabawa. Ale mi dzisiaj dobrze idzie. Długo się zabierałem do tego, żeby tu przyjechać, bo się troszkę bałem, czy mi będą chcieli wypożyczyć koparkę. Ale pan powiedział, że no problem. Płacisz, to masz. Koszt wynajęcia koparki na 2 tygodnie to jest mniej więcej 1000 euro z transportem. I taką malutką koparkę mi pan powiedział, że może pożyczyć bez problemu. Spoko. Mam dużo rzeczy do kopania. To będzie nowa rzecz, którą się znowu nauczę. Mi strasznie dużo sprawia przyjemności robienie nowych rzeczy. Nigdy nie używałem koparki, więc chyba sobie wynajmę taką koparkę. No nie wiem, zobaczymy. Jadę dalej. Teraz jeszcze mam do załatwienia parę innych rzeczy, ale was zabieram ze sobą, żebyście mi towarzyszyli dzisiaj podczas ogarniania tematów. Kolejny punkt mojej dzisiejszej misji to jest zrobienie prania. Mam 3 torby prania. Muszę je wrzucić do pralki. Thank you.
Dobra, trzy pralki zapełnione. Mam 33 minuty przerwy, natomiast ten zegar zawsze oszukuje, więc spokojnie 45 minut mam. Więc w takim razie idę zrobić zakupy, żeby nie marnować ani chwili. Zakupki zrobione. Tutaj znajduje się jeden dzień najmu koparki. A jedzenia na tydzień. Zawsze w naszym samochodzie wozimy taką malutką lodóweczkę, która no, sprawi może nie duże schłodzi, ale nie nagrzeją się bardzo te potrawy. Ten, zwłaszcza mięso, sery i wafle czekoladowe. Dobra. Normalnie takimi rzeczami jak pranie i gotowanie zajmuje się Kasia. Ja tam coś robię na budowie, ale ten tydzień jest szalony. Wszystko jest zupełnie inaczej niż zawsze. Przez kota i przez jeszcze dużo innych rzeczy. Więc ja to robię. Tak jak czułem, oszukało mnie. Przyszedłem 45 minut po, miało być 34. A jeszcze wskazuje, że jest 7, czyli jeszcze przynajmniej 10. Ta maszyna ma jakiś dziwny zegar, chyba portugalski zegar, bo ura, kiter. Wszystko idzie dużo wolniej. Jest napisane 34, a trwa to 55, a może godzina pewnie. No nie wiem. Za każdym razem jest inaczej. Więc nie wiem, może to waży. Rozwiązała mi się żurówka. Halo, halo, Kasia? No, halo. No, witaj, kochana. Słuchaj, sprawa wygląda w ten sposób, że ja dopiero teraz będę wyjmował za chwilę pranie. I pomyślałem, że kupię kurczaka, takie filety i piri piri sos, szybko go zaleję. Ty zrobisz sałatkę, a ja ogarnę grilla i szybko zjemy obiad dzisiaj taki z grilla. Będzie? Może być. No to fantastycznie. Idę po pranie. Jak tam kot? Ty dalej na moich nogach, chcę klikać i nie, ani chcę, żeby spała jak najdłużej, bo poszalała znowu. Sposzalała? I co, teraz śpi i po prostu nie możesz nic zrobić w związku z tym? Jak się ruszę, to się obudzi. O Jezus Maria. Wyślij mi zdjęcie. Dobra, to do zobaczenia za 20 minut. No. Bajo. Tam moja kociołeczko i cieszyła. Cześć, cześć, tęskniłem. Ojej. Co ci ta mama robiła, tak? Że muszę iść do łazienki, jak kot na mnie spał i nie miałam śmiałości jej obudzić. No wszystko jest okej. Dobra, marynuję kurczaka i robię grilla, a ty robisz sałatkę. Tak. Staram, że niedługo będzie potem wychodzić na górę. W ogóle my wam nie pokazywaliśmy jeszcze tego stanowiska do gotowania, które tutaj powstało z palet. To jest w 100% zrobione przez Kasię. Kuchnia powstała z Europalet, który najpierw odmierzyliśmy, a potem odpowiednio docięliśmy. Następnie było szlifowanie oraz malowanie i uzupełnianie braków w blacie. I znowu wycinanie z palet, malowanie, szlifowanie w odwrotnej kolejności, tak żeby powstała z tyłu mała ścianka. Potem przyszedł czas na instalację zlewozmywaka, pod który wycięliśmy dziurę i oczywiście przykleiliśmy na silikonie. Wykończeniówka. Zawiesiłam drewniane haczyki, a potem uszyłam z worków jutowych, które znalazłam na markecie, zasłonki. Takie proste. No i tak to się prezentuje. Jestem ciekawa, czy wam się podoba. Dajcie mi znać w komentarzach.
w ciepłe, gorące dni. Tutaj Kasia gotuje obiad. Jeszcze docelowo tu ma powstać jakieś zadaszenie, żeby liście nie spadały i żeby można było też w mniej pogodne dni gotować na zewnątrz. No po prostu nie widziała z dołu, co się tam dzieje. Teraz obserwuję. Mało. Więcej. Idziemy zobaczyć z kurczakiem. Kurczak jest bardziej aromatyczny. Kurczak mi się przypala. No a kurczak już jest. No już mamy przygotowane jedzenie. Teraz tu stanie kot. Pani powiedziała, że jedna łóżka. Żarcie. Obiad zjedzony. Teraz będę robił słupki, na których powieszę pranie. Więc teraz na szybkości jadę do garażu, przywiozę sobie słupki, przywiozę sobie otwornicę i mam nadzieję, że szybko mi to pójdzie. Tutaj będzie faktycznie dużo więcej słońca i przewiewu, więc będzie szybciej schło pranie. W których miejscach jest czerwona, tyle tutaj, o. Czerwona, glina, piasek. O, a na górze jest humus, czyli brązowa ziemia. Bardzo ładna, z żownicami. Dobra, przyjdź na chwilę, będzie tańczył. Wykorzystuję takie specjalne gwoździe zaokrąglone, które mają jeszcze takie tutaj haczyki, żeby to nie wypadało. To są gwoździe, którymi się montuje siatkę ogrodzeniową na drewnianych słupach. Nie dobijam tego do końca, bo chciałbym sobie po prostu naciągać linkę, nie? Zawołałem teraz Kasię, żeby zdecydowała, gdzie przepniemy spinacze. Jak słyszę spinacze, to od razu mi się przypomina historia z Zielonej Góry. Jak Kasia dała spinacz małemu Natusiowi, dziecku, naszych przyjaciół, i dziecko się bawiło spinaczem, a jak mamusia się zapytała, gdzie jest Natuś, co robi, to Kasia powiedziała, a bawi się spinaczami. No i była mamusia bardzo w wielkim stresie, ponieważ spinacze w Zielonej Górze to są takie spinacze biurowe. A to są... Klamerki. Klamerki. A u nas się mówi... Spinacze. Zastanawiam się, jak u was się mówi na to urządzenie. Klamerki, spinacze, może jeszcze jakoś inaczej. Proszę, gdzie byś chciała, żebym to zamontował? Tu na przykład. Gdzieś tu po prostu, tak? Tak, z tej strony. Bym z całkiem, z tej strony? Mhm. Dobra. Tada! Już. Nasza łąka zaorana się odradza.
Teraz prawdopodobnie urósł nam rzepak. Takie ma kwiatki malutkie i jest tego sporo. Tutaj przy bramie mamy coraz większe gruszki włochatki porośnięte znakiem mchem. Możliwe, że ten mech zniknie w przyszłości. Natomiast ma to też brzydkie liście. W niektórych miejscach liście są takie. O, też jak ktoś z was wie, co mam zrobić, to powiedzcie. Ta gruszka niestety jest też obrośnięta cała jeżyną. W dodatku jeszcze rośnie na skarpie, rośnie w trzcinie i jeszcze chyba tam oliwka gdzieś, z tego co dobrze pamiętam, gdzieś przebija w nią. Więc cały ten sektor czeka na garnięcie. Boże, tu jest tak strasznie dużo roślin, o których nie wiedziałem. Obserwuję tą działkę. Co miesiąc jest coś innego. Gdzieś coś innego kwitnie, gdzieś coś innego umiera. Teraz biorę widły. Widły i w robotę. I żebyście nie myśleli, że ja to robię pod kamerę, tylko dzisiaj tak dużo pracuję. Ja na tej działce mam pełen etat. Od rana, od 10.11 do 21.00. Zawsze jest coś do zrobienia. Tak wygląda moje życie teraz, że codziennie coś robię. Bardzo mi ta robota odpowiada i cały ten nasz nowy styl życia nam zupełnie, bardzo mi to odpowiada. Jestem zmęczony, ale szczęśliwy. To jest lepsze niż terapia, taka praca fizyczna i robienie rzeczy, których widać efekt. Polecam każdemu taką przygodę ze wsią. Ze wsią. Nie wiem, jak będę mówił za rok albo za dwa, ale z tego, co zauważyłem ostatnio, to już, tak powiem, trochę mi przybyło. Bicepsa widziałem ostatnio na vlogu, właśnie zauważyłem, że tam jest. Poza tym głowa jest spokojniejsza, człowiek jest zmęczony, szybko zasypia. Sobie przerzucam to siano i mówiłem wycofać się z tego, co powiedziałem. Taka robota nie jest lepsza od terapii. Taka robota jest bardzo dobrym wsparciem terapii. Troszkę się zagalopowałem w moim opowiadaniu. Terapia, jeżeli ktoś potrzebuje, tak? I praca fizyczna jako wsparcie. I to przebywanie na świeżym powietrzu jest ogólnie zdrowe, a praca na świeżym powietrzu tym bardziej. Miałem z czego nie robić, ale 21 jeszcze nie ma. Cyknę sobie po prostu ten cały sektor i będę miał zrobione. Jedziemy. Kieciusia kochana, nie bój się, to tylko tatuś z taką maszyną do koszenia trawy. Ale ciekawe, co to jest? Lepiej nie patrzeć, lepiej idź sobie do mamusi. Ja skończyłem pięknie, Boże. Jeszcze posprzątam tamtą kubkę z liściami, troszeczkę teraz zagrabię i dzisiaj tyle. Jeszcze jeżeli chodzi o rytuały dnia codziennego, to jeszcze Kasia wam coś pokaże, co ona robi wieczorem. Słoneczko już zaszło, więc czas na podlewanie kwiatów. No to mamy te linki. Tu mamy, proszę bardzo, bougainville. Nie wiem, czy tak to się mówi, ale to są takie piękne, były piękne. Niemieckie bougainville? Nie, portugalskie, algarskie, takie. Nazwa taka niemiecka. Ale mami się nie przyjęła. Może jeszcze reszta żyje. Ci się. Nie, chyba nie. Chyba ją źle zasadziłam. Teraz idziemy do najważniejszego mojej rośliny. Nie wiem, czy... Chyba nie mówiłam o tym na YouTubie. Tej? Jak się tu wprowadziliśmy, dosłownie w ten sam dzień kupiłam 3 rośliny. Róże, palmę i perłowy sznur. Chyba tak to można przetłumaczyć na polski. No i niestety długo zwlekałam z ich przesadzeniem, bo ja po prostu się uczę i nie wiedziałam, że te kwiatki trzeba od razu przesadzać. No i róża ledwo przeżyła, ale przeżyła. Zasadziłam ją i wypuszcza sobie... Wypuszcza listki i jestem przeszczęśliwa. Także róża ma swój kąt i jestem szczęśliwa, że chociaż jeden roślin przeżyje. Z palmą jest niestety kiepsko. No ale jest nadzieja. Trochę Łukasz mi z nią pomógł. Łukasz ma większe pojęcie o roślinach niż ja. To dlatego, że ma mamę Celinkę. I prenumerowałem mój piękny ogród, jak byłem nastolatkiem. Z palmą jest źle. Palma dostała za dużo wody i chyba nie przeżyje tego wszystkiego. I miała odsłonięte korzenie. No dużo tutaj poszło nie tak. Ale liczyłam, dlatego kupiłam 3 rośliny. Liczyłam się z tym, że któraś może nie przeżyć, bo ja się uczę. To może po prostu wywalmy ten podstawek
Skoro w nim się gromadzi woda. Może tak, to jest. Ja widzę, że w tamtej doniczce też tak się działo. To jest dobry pomysł. Niech sobie podstawek będzie, tak? No i widzisz. To jest konik polny? Ale jeszcze chyba jakiś taki młody, nieprzepoczwarzony do końca. A to niech sobie tam żyje. Niech sobie będzie. Tu mam mój zielnik, który podlewam w ten sposób. Pozwalam sobie tym roślinkom samym napić się. I może jak dziś to zdążę, to je zasadzę, jak nie to jutro już na pewno przesadzę. Przesadzę do normalnej ziemi, bo już ledwo dychają w tej. Tak. Kocie, tak. Kontrola jakości. Tu jest trzecia roślina, którą kupiłam w ten pierwszy dzień i ona widzę odżywa. Prawie ją zamordowałam, ale widzę, że odżywa, natomiast ostatnio ją też mocno podlałam i widzę, że ta wilgoć tu siedzi, więc teraz jest niepodlewana, dopóki nie wyschnie, bo to jest sukulent, który nie potrzebuje wody tak naprawdę za wiele. Tu jest kwiatuszek, który dostaliśmy w prezencie i on się trzyma spoko, mimo że ma takie opadnięte lekko listki, ale jest mu, żyje, kwitnie, cudownie pachnie. No i widzę, że będę musiała go jednak przesadzić za jakiś czas do większej doniczki, bo jest mu tu ciasno. To tyle moich zielarskich przygód roślinnych. Rytuałów. Kaśka, twoja mata to jogi już jest po prostu... Na szczęście to nie jest moja ulubiona mata. Lekko zjedzona. Widzę, że dobrze się bawi w niej kot, więc to dobrze. Coś jeszcze dzisiaj robisz? No, ciekawego? Potem wyjmę te rośliny, wrzucę tam i gotuję jeszcze obiad na jutro, żeby już jutro nie gotować. Godzina 21, czas na relaks. Relaks z kotem. Kot chce jeść. Czuję zresztą, że Kasia gotuje obiad na jutro i domaga się jedzenia. Nie daje jej gotować. A ja idę pod prysznic i zaraz do was wrócę. Zabieram cię, kochana. Idziesz do wana, a ja idę pod prysznic, a potem będziemy się bawić. Zostajesz. No i na koniec dnia jeszcze muszę sprawdzić maile, powysyłać parę rzeczy do Polski. Mam teraz czas na komputerze. Przyszedł mi też dysk, więc zgram pliki z komputera. Wypiję herbatkę i może obejrzymy coś razem dzisiaj. Czasem obejrzymy, oglądamy coś razem. Czasami każdy coś siedzi na swoim komputerze, na słuchawkach i ogląda. Więc tyle, że tak powiem. Moi drodzy, kończę tego dzisiejszego odcinka. Cieszę się, że dzisiaj byliście razem ze mną, z Kasią i z naszą kotką, która się nazywa Ari. Życzę wam wszystkiego dobrego. Jeżeli nas nie subskrybujecie, to przyjdźcie, subskrybuj. Napiszcie komentarz, napiszcie nam o tych roślinach, co wiecie, o tym ognisku, popiole i wszystko, co tam dzisiaj pytałem. Życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. Pa jo.